Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Mandrela, kanał Ręgraf. W każdą niedzielę o godzinie 19 spotykamy się i czytamy wspólnie jakąś książkę. Tym razem cały czas jest to mój doktorast Tomizm Garrigou Lagrange'a wobec wizji filozofii Teilhard de Chardin. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby po ten doktorat sięgnąć, żeby sobie, słuchajcie, co nieco przeczytać z niego. Jak zdobyć ten doktorat, jak to zrobić, żeby też była moja dedykacja na przykład, to informacje znajdziecie w komentarzu, znajdziecie w opisie. Też bardzo dziękuję serdecznie wszystkim, którzy mój kanał wspierają. I chciałam powiedzieć, że nie do wszystkich mam maila, więc jeśli wspieracie mój kanał, to też może w tytule przelewu sobie wpiszcie swojego maila. Jeśli ktoś to robi przez PayPal, to chyba kiedyś tego maila automatycznie się miało, teraz nie wiem. W każdym razie wyślijcie mi wiadomość poprzez formularz na mojej stronie, dajcie swojego maila, gdyż ja potem raz do roku robię takie spotkanie specjalne dla wspierających. Jeśli nie mam maila danej osoby, to wysyłam informacje o tym spotkaniu pocztą. No jednak bym bardzo była wdzięczna za to, żeby również kontakt mailowy z tymi osobami, które mnie wspierają, mieć. Wszystkim, którzy mnie wspierają, którzy subskrybują, komentują, bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że kanał się rozwija. Na początek chciałam powiedzieć, że to, co mnie trochę zszokowało pod poprzednim programem, to jaki jest odbiór jogi przez wielu moich widzów, słuchaczy, ponieważ teraz mamy podcast, którzy nie widzą w jodze nic złego. Twierdzą, że można sobie iść na zajęcia jako zajęcia sportowe i nie wchodzić w jakąś filozofię. Tak na przykład ktoś napisał, że przeciętny Polak nie ma w swojej tradycji ćwiczeń rozciągających. Tutaj mamy gimnastykę hindustką. To jest bardziej stretching. Większość ludzi ma gdzieś duchowe pochodzenie do rozciągania kręgosłupa. No otóż nie, są inne ćwiczenia, które się nazywają prosty kręgosłup i też nie sądzę, żeby w polskiej tradycji nie było też ćwiczeń na typowych na kręgosłup, na rozciąganie. Mieliśmy przed wojną duże tradycje gimnastyczne, na przykład Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Ja naprawdę nie sądzę, żeby tam nie było też ćwiczeń, które dobrze robiły na kręgosłup. Natomiast dopiero też sprawę zrozumiałam, gdy będąc na studiach doktoranckich na filozofii, tam też się czasami mieszaliśmy, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe zajęcia ze studentami z religioznawstwa. I jedna dziewczyna, studentka religioznawstwa, zapewne też nie była katoliczką, może nawet była tą jogą zainteresowana, skoro się tym zajmowała, zrobiła prezentację o jodze, o tym, jakie jest jej pochodzenie. I ta typowa joga to nie są ich ćwiczenia na kręgosłup, tak? To jest nam tak przedstawione. Dla nich joga nie ma z ćwiczeniem kręgosłupa nic wspólnego. Głównie ta joga była związana z tymi takimi bardziej powolnymi ćwiczeniami, z medytowaniem i to nie było jako ćwiczenie fizyczne, ale jako praktyka religijna. Ofiarowanie oddechu hinduskim bożkom, również bardzo związane z wiarą w czakramy, w takie punkty energetyczne w ciele, również związane z wiarą w reinkarnację, związane z wiarą w to, że nasze ciało, dusza, wszystko ma się przetransformować dzięki tym praktykom, żeby na przykład mieć lepsze wcielenie w przyszłości. O tym wszystkim, drodzy Państwo, między innymi opowiada siostra Michaela Pawlik, więc zachęcam Was do znalezienia gdzieś na YouTubie z jej starych programów, jeśli tego nie widzieliście. No i druga rzecz, że ja też dawno temu uprawiałam jogę, myśląc, że idę tylko na zwykłe ćwiczenie fizyczne. No też jest właśnie to ciekawe, co mówiła ta dziewczyna na tym spotkaniu, że te ćwiczenia ich były właśnie bardzo takie powolne, oparte głównie na czakrach, to co dzisiaj nazywamy kundalini yoga, jak mamy różne odmiany jogi, gdzie ci ludzie idą na zajęcia. I gdy przyjechali pierwsi Europejczycy do Indii,
No to po prostu w to wyśmiali, co oni tak siedzą w jakiejś takiej pozycji, co oni robią. I Hindusi, żeby przyciągnąć Europejczyków, potem żeby przyciągnąć ludzi ze Stanów Zjednoczonych i innych do tych ćwiczeń, dodali do tych ćwiczeń po prostu elementy zwyczajnej gimnastyki. Więc nie wszystko, co będzie na tych zajęciach z jogi, jest tradycyjną jogą. I te rzeczy bardziej, można by powiedzieć, fizyczne, nawet siłowe, zostały później dodane, by przyciągnąć ludzi. Więc możemy mieć bardziej ezoteryczne, bo istnieje pewna formuła ezoterycznej praktyki yoga. Czym jest ezoteryka, to możemy sobie też kiedyś zrobić program o tym. Mamy kundalini jogę, która będzie najbardziej taka związana z doktryną, z tamtą ideologią, z wierzeniami. No i mamy bardziej sportowe odmiany jogi, które się nie wydają być aż tak zaangażowane, ale zawsze na początku i na końcu będzie medytacja. Nawet tam, jeśli nic nie będą mówić, to jakoś zaczyna być człowiek na coś otwarty. Pytanie na co? Czasami każą jeszcze powtarzać pewne mantry, jak na przykład om i inne. No i to już wtedy człowiek, jeśli jest na zajęciach jogi, do których dojdą pewne mantry, bo jak wy się zapisujecie na jogę, to tak naprawdę nie wiecie, na co traficie, kto to prowadzi. Czy ktoś to będzie prowadził jedynie jako praktykę sportową, czy doda tam jakieś mantry, czy dodatkowe rzeczy, a zwykle tak jest. Nawet jeśli to jest w małych ilościach, to zwykle coś dodają i nawet ci Polacy, a nawet jeśli siebie, moja pierwsza joga była prowadzona przez jakiegoś studenta AWF-u, bardzo było dużo ćwiczeń, nawet jakichś na drabinkach, typowo fizycznych, był jednak ten krótki moment medytacji na początku i na końcu. No później jednak nie wiem, czy ten moment sprawił, że później innymi rzeczami się zaczęłam zwanymi New Age interesować, zanim się nawróciłam. Jest wiele przykładów ludzi, którzy zaczynali z jogą jako praktyką jedynie fizyczną. I potem nagle okazuje się, że przechodzą na wegetarianizm. Potem okazuje się, że się interesują reiki czy innymi praktykami, że zaczynają czytać jakieś książki z hinduizmu. Więc nie jest tak, że człowiek może tam być i to traktować czysto sportowo. Niech idzie na inne ćwiczenia, które właśnie z nazwy są inne, na przykład które się nazywają zdrowy kręgosłup czy ćwiczenia na kręgosłup. Niech sobie idzie do jakiegoś fizjoterapeuty. Takie ćwiczenia też na YouTubie znajdzie, które będą jedynie na kręgosłup, a nie będą mieć tego słowa yoga w nazwie. Co więcej, ja miałam okazję rozmawiać z człowiekiem, który na pewno się nie określa jako katolik, był ateistą, był zupełnie też po innej stronie politycznej, był instruktorem jogi. On sam powiedział, tutaj mniej więcej parafrazuję jego słowa, gdy z nim rozmawiałam, to było chyba w 2012 roku, więc jakieś 10 lat temu. On powiedział, że już na pewno nie będzie nigdy ćwiczył jogi kundalini, gdyż widział, że ludzie zaczęli się nagle dziwnie zachowywać, jakby coś ich opętało. Więc to są same słowa człowieka, który jogę ćwiczył. Zobaczyć możecie na YouTubie świadectwa różnych ludzi, którzy tylko zaczęli z jogą jako z ćwiczeniem i potem nagle coś się stało. I tutaj jest nasza taka ignorancja, że my nie wierzymy w ten świat duchowy, w istnienie aniołów, w istnienie demonów, w to, że demony mogą człowieka opętać, albo nawet jeśli nie opętać, to jakoś potem mieć do niego wpływ, go kusić i pójście w takie miejsce, gdzie mamy do czynienia z takimi ludźmi, gdzie właśnie mamy takie ćwiczenia, jest pewnego rodzaju otwarciem się, co nie znaczy absolutnie, że każdy, kto jest na takich ćwiczeniach, zostaje opętany. Tutaj trzeba być dalekim od takich skrajnych przypuszczeń, no bo to u każdego jest to inaczej, tak? Jednak jeśli człowiek jest w stanie łaski uświęcającej, może też jakoś, no, różne mogą być przyczyny, ale na pewno mamy przypadki opętań. Więc trzeba uważać i może przez to, że mieliście takie komentarze,
Nagram osobny program o jodze, bo tu już mi to zajmuje prawie 10 minut tego programu, ale jest to związane z naszym tematem, którym jest panteizm, tak więc już teraz wracamy do tego tematu. To właśnie myślenie panteistyczne jest w tych wierzeniach wschodu obecne. Nie ma tam takiego myślenia substancjalnego. To, co jest substancją, jest tak naprawdę w tym myśleniu, zwłaszcza w buddyzmie, iluzją. I te praktyki medytacyjne również mają służyć temu, żeby człowiek niejako wyzwolił się z tego, co go tutaj otacza, z tego świata, z tej cielesności, która jest tylko iluzją, wszedł na wyższe szczeble energii i ostatecznie właśnie zlał się z tą energią, z tym czymś, co jest uważane, że wszyscy jesteśmy jednością, i w różnych systemach panteistycznych będzie to różnie określane. Natomiast Gary Gulagrange, najpierw zaczniemy od niego, a potem krótko powiemy o tym, co na temat panteizmu pisał Teilhard de Chardin, i pokażemy, jak bardzo ich poglądy są odmienne. Gary Gulagrange, on podkreślał, że gdy mówimy o nieskończoności Boga, to nie mamy na myśli nieskończoności ilościowej, ale jakościową, która jest związana z doskonałością. Warto tutaj wspomnieć o dokumentach pierwszego Soboru Watykańskiego, do których Gary Gulagrange się odwołuje. Dzisiaj sporo się mówi o drugim Soborze Watykańskim, nie mówiąc wiele o pierwszym. Co ciekawie, na drugim Soborze niejako podkreślono wartość innych religii, nawet buddyzmu. Natomiast pierwszy Sobór Watykański wiele słów poświęcił na potępienie właśnie panteizmu. Między innymi miało to miejsce w konstytucji dogmatycznej Dei Filius o wierze katolickiej z 24 kwietnia 1870 roku. Święty katolicki apostolski Kościół Rzymski wierzy i wyznaje, że jest jeden Bóg, żywy i prawdziwy, Stworzyciel oraz Pan nieba i ziemi, wszechmogący, wieczny, niezmierzony, nie dający się pojąć, nieskończony, zarówno pod względem umysłu, jak i woli oraz wszelkiej doskonałości. Zarówno pod względem umysłu, jak i woli. Zaraz sobie powiemy, dlaczego. W odróżnieniu od starożytnych filozofów, którzy nieskończonym nazywali coś, co jeszcze nie uzyskało swojej ostatecznej determinacji, Kościół, który używa słowa nieskończoność, wyraża, że Bóg posiada wszystkie doskonałości. Dlatego też nie jest możliwe, aby jakoś stał się bardziej doskonałym. Mamy tutaj w tej definicji, tak to określa Gary Gulagrange, podsumowanie wszystkich argumentów, których święty Tomasz z Akwinu używał do krytyki panteizmu. Ta definicja nawiązuje również do 5 tomistycznych dowodów na istnienie Boga. Bóg prawdziwie i istotowo różni się od świata, ponieważ jest on niezbędny jako absolutnie niezmienna pierwsza przyczyna, pierwszy, drugi i trzeci dowód, i jest też całkowicie prosty, czwarty i piąty dowód, podczas gdy świat jest w swojej istocie złożony oraz zmienny. Gary Gulagrange twierdzi, że właśnie dlatego do tej definicji doskonałości Boga zostały dodane sformułowania zarówno pod względem umysłu, jak i woli oraz wszelkiej doskonałości, aby uniknąć błędu Hegla, gdzie z jednej strony mamy ducha, mamy jakąś nieskończoną istotę boską, która chociaż już jest niejako doskonałością, to nieustannie się próbuje realizować, nieustannie się jeszcze zmienia. Dlatego właśnie dodano to wyrażenie na Soborze Watykańskim I pod względem umysłu, jak i woli. Potępiono materialistyczny panteizm, który miałby uważać, że boskość jest ślepa, że jest niejako bezosobową koniecznością, jest pewnego rodzaju prawem, które by nie miało swojego intelektu ani też swojej woli. W książce Opatrzność i ufność w Bogu Gary Gulagrange zauważył, że panteizm podważa naukę o nieskończoności Boga. Pisał tak.
Panteizm, dosyć dziecinny zarzut czyni tej tradycyjnej i objawionej nauce. Powiada on, do nieskończoności nie można niczego dodać. Jeżeli więc do jestestwa Bożego dodajemy świat jako nową rzeczywistość, to jestestwo to nie jest nieskończone. Garrigou Lagrange odpowiedział na zarzut panteizmu, stwierdzając, że do nieskończoności nie można niczego dodać w tym samym porządku rzeczy, a zatem nie można do Pana Boga dodać niczego jego jestestwu, mądrości, dobroci i potędze. Gdybyśmy temu zaprzeczyli, gdybyśmy stwierdzili, że jest inaczej, to odmówilibyśmy nieskończonemu bytowi mocy wywołania różnych od siebie skutków. Tutaj chodzi o to, że do nieskończoności bytu można dodać byty w niższym porządku rzeczy, tak jak mamy skutek dodany do przyczyny, która go wywołała. Jednak jeśli chodzi o panteizm, no to nie jest tak, że mamy stwórcę i stworzenie, ale panteizm stwierdza, że po wytworzeniu jestestw skończonych miałoby być na świecie jakoś więcej niż przedtem samej doskonałości, samego bytu. To zdaniem Garrigou Lagrange nie może mieć racji bytu, ponieważ skoro Bóg już jest największą doskonałością, to wtedy, gdy nas stworzy, nie jest tak, że mamy nagle więcej. Garrigou Lagrange pisze o tym następująco, używając takich porównań. Po stworzeniu jest kilka jestestw, lecz nie ma więcej jestestwa ani więcej doskonałości niż poprzednio. Podobnie, skoro mistrz wielki jak święty Tomasz kilku wykształci uczniów, jest kilku uczonych, ale nie ma więcej wiedzy, o ile uczniowie więcej od mistrza nie wiedzą. Tutaj warto zaznaczyć, że w koncepcji tradycyjnej, katolickiej, w koncepcji Garrigou Lagrange'a, Bóg w ogóle nie potrzebuje świata. I stworzenie świata nie sprawiło, że mamy więcej doskonałości, ponieważ Bóg już jest całkowicie najbardziej doskonały, jest najwyższym bytem. Teilhard de Chardin ma inne zdanie. Twierdzi, że Bóg niejako się w świecie będzie dopełniać. Mamy jego inne jeszcze twierdzenia. Pisał na przykład, że Bóg potrzebuje świata jako swojego partnera i towarzysza w istnieniu. No to już jest całkowicie sprzeczne od tego, co twierdził Sobór Watykański I, od tego, co twierdził Garrigou Lagrange. Jezuita Teilhard de Chardin pisał jeszcze, gdyby nie stworzenie świata, czegoś, jak się zdaje, brakowałoby Bogu. No to też możemy uznać za heretyckie. Pisze, że brakowałoby Bogu rozważanemu w całej pełni nie tylko jego bytu, ale i aktu zjednoczenia. Natomiast jeszcze raz możemy tutaj zacytować konstytucję dogmatyczną o wierze katolickiej Dei Filius z pierwszego Soboru Watykańskiego, która brzmi następująco. Ponieważ Bóg jest jedną i jedyną, zupełnie niezłożoną i niezmienną duchową substancją, należy o nim głosić, że jest rzeczowo i istotowo różny od świata, że jest szczęśliwy w sobie i z siebie oraz że niewypowiedzianie przewyższa wszystko, co poza nim istnieje i daje się pomyśleć. To rozważa Garrigou Lagrange, tą konstytucję dogmatyczną. Rozważa ją w następujących punktach. Punkt pierwszy. Bóg jest wyjątkowy ze swej natury. To oznacza, że boska natura nie może być uważana za wspólną dla żadnej klasy stworzonych istot. Nie może ta natura się zrealizować nigdzie indziej, tylko w Bogu. Bóg jest rzeczywiście i istotowo różny od świata, w którym istnieje wiele gatunków, rodzajów i indywidualności. Druga kwestia. Bóg jest całkowicie prosty. To oznacza, że boski byt jest naprawdę istotowo różny od świata, gdzie możemy znaleźć byty, które się składają z fizycznych komponentów. Cielesne byty, których części fizyczne różnią się między sobą z metafizycznych komponentów. Istota, która może zaistnieć i aktualnie, i aktualne istnienie. Trzecia kwestia. Bóg jest niezmienny. Skoro wszędzie na ziemi
znajdujemy rzeczy, które są w procesie zmiany albo mogą się zmienić, niezmienność Boga jest kolejnym znakiem tego, że jest On rzeczywiście i istotowo różny od tego świata. I właśnie Sobór Watykański I wskazał na naturę tej różnicy w słowach prawdziwie i istotowo różny od świata. Tutaj nie chodzi o jakieś rozróżnienie dokonane przez umysł albo o jakieś wirtualne rozróżnienie. Jest to rozróżnienie jak najbardziej realne, zgodnie z którym Bóg i świat nie są jedną rzeczywistością, są dwoma odrębnymi rzeczywistościami. I to rozróżnienie jest nie tylko rzeczywiste, jak to ma miejsce w przypadku dwóch osobników, które należą do tego samego gatunku, ale to rozróżnienie jest rozróżnieniem istotowym. Bóg różni się od świata poprzez swoją istotę. Garrigou Lagrange stwierdza, że trzeci kanon Soboru potępił panteizm jako pogląd, że Bóg jest substancją immanentną w świecie, a skończone rzeczy są tylko przypadłościami tej substancji. I zatem wniosek jest z tego taki, że Sobór Watykański I potępił wszelkie odmiany panteizmu, potępił panteizm w całości. W słowach, że gdyby ktoś mówił, że wszystkie rzeczy mają i tę samą, jedną i tę samą substancję wraz z Bogiem, niech będzie wyklęty. Tutaj możemy zacytować jeszcze jeden fragment Soboru Watykańskiego I. Gdyby ktoś mówił, że rzeczy skończone, zarówno materialne, jak i duchowe, albo tylko duchowe, wyemanowały z substancji Bożej, albo że wszystko staje się przez ujawnianie się lub ewolucję Bożej istoty, albo wreszcie, że Bóg jest bytem powszechnym lub nieokreślonym, który określając samego siebie ustanawia ogół rzeczy dzielących się na rodzaje, gatunki, jednostki, niech będzie wyklęty. Potępiony został również pogląd, że Bóg miałby być substancją, która jest immanentna, czyli wewnątrz świata, a skończone rzeczy są przypadłościami tej substancji. O co chodzi, co jest przypadłością? No to tak na przykład w danej rzeczy kolor może być przypadłością. Sweter będzie substancją, on może być żółty albo zielony. I dla niektórych, no to właśnie takie przypadłości to byłyby tak jak stworzenia w odniesieniu do tej danej konkretnej substancji. Tak być nie może. Więc takie mamy twierdzenia Soboru Watykańskiego I, taka jest nauka katolicka. I natomiast widzimy, że Teilhard de Chardin, który pisał już później po tym soborze, twierdzi rzeczy zupełnie sprzeczne, więc nic dziwnego, że przez większość swojego życia miał zakaz publikowania. Pojawia się u niego pogląd, że świat staje się boski poprzez połączenie z substancją Boga, dla którego świat jest niższą przypadłością. Więc tutaj właśnie u Teilharda mamy taki pogląd, że świat jest jakby przypadłością Boga. Jest to sprzeczne z kanonami Soboru Watykańskiego I, jeszcze raz to powiedzmy. Nie ma u Teilharda de Chardin, jezuity, wyraźnego rozróżnienia na porządek nadprzyrodzony i przyrodzony. I stąd trudno obronić jego pisma przed zarzutem panteizmu. Taki zarzut się pojawiał. Próbował bronić go jego przyjaciel Henri Delibacque, o którym sobie jeszcze nieraz zapewne na tym kanale powiemy. Henri Delibacque, jeden z przedstawicieli nowej teologii, on próbował wykazać, że Teilhard de Chardin nie tylko nie jest panteistą, ale wyraźnie odrzuca i krytykuje panteizm. No to tutaj ciekawe, jak chciał to obronić, może kiedyś o tym więcej powiemy. Sam Teilhard de Chardin w tekście Istota fenomenu człowieka sam się próbował bronić przed zarzutem panteizmu. Sam, co prawda, sam określał się jako panteista, ale twierdził, że jego panteizm jest czymś innym niż ten panteizm potępiony przez Kościół. W dzienniku, który pisał, Teilhard de Chardin wręcz stwierdził, że oprócz przebóstwienia świata nic innego nie ma dla niego znaczenia.
Jego postulat był taki: chciał sprawić, aby wszechświat stał się boski, i chciał zidentyfikować Boga z wszechświatem. I miało się to między innymi dokonać poprzez przypisanie kosmosowi i Bogu wspólnego terminu, wysiłku, struktury oraz fundamentu. Było to dążenie dla tego jezuity do świata, który będzie miał wartość absolutną. Świat otwarty, świat nieodwracalny, świat o wartości absolutnej. A to jedyny rodzaj świata, w którym nasza radość działania może być pełna. Tak pisał w tekście działanie i aktywacje. Widzimy tutaj zupełnie dwa różne podejścia, co też będzie u Teilharda prowadziło do kultu doczesności. Ponieważ skoro świat ma się przybóstwiać, to życie tutaj na ziemi, wszystko co ziemskie będzie pożądane, świat już nie będzie taką doliną łez, nie będziemy już mieć takiego podziału na to co światowe, co należałoby katolikom odrzucić, aby dążyć bardziej do tego co duchowe. Nie ma tutaj czegoś takiego. Warto jednak zauważyć, że niektórzy badacze odróżniają stanowisko Teilharda de Chardin od takiego klasycznego panteizmu. Nazywają stanowisko Teilharda panenteizmem. Jest to pogląd o tyle różniący się od klasycznego panteizmu, że nie utożsamia się tutaj jedynie Boga ze światem. Jest to trochę bardziej skomplikowany pogląd. W panenteizmie Bóg zawiera w sobie świat, ale jest od niego czymś większym. U Teilharda mamy taką sprzeczność. On pisze, że Bóg jest zarazem transcendentny i immanentny. I tutaj mamy też również ten charakter ewolucyjny. Jest to taki proces. Z jednej strony mamy Boga, z drugiej świat, na końcu być może właśnie jeśli się wszystko ze sobą zleje, będziemy już mieć taki typowy panteizm. Natomiast mamy tutaj różne opinie dotyczące Teilharda, bardzo skrajne wręcz. Mówiłam już tutaj kiedyś o gnostycyzmie, była definicja gnostycyzmu, więc nie będę tego powtarzać. Takie elementy gnostyckie możemy odnaleźć w tekście Środowisko Boże Teilhard de Chardin. Teilhard pisze w nim, że rzeczywistość jest tylko iluzją, a różnice pomiędzy przedmiotami będą jedynie pozorem zasłaniającym prawdziwą jego zdaniem boską naturę rzeczywistości. Pisał Teilhard de Chardin następująco, że wystarczyło nam niezwłocznie przekroczyć strefę zewnętrznych pozorów, by wszędzie wokół nas, na lewo i na prawo, poza nami i przed nami, ponad nami pojawił się i wszystko przenikał pierwiastek boski. No i oczywiście jest to sprzeczne z filozofią w ujęciu świętego Tomasza z Akwinu. Między innymi tracimy w przypadku takiej myśli jak Teilhard de Chardin rozróżnienie na strefę sakrum i profanum, na porządek przyrodzony i nadprzyrodzony. Świat staje się boski do tego stopnia, że jest godny adoracji, więc nie tylko Najświętszy Sakrament, nie tylko Pan Jezus w hostii ukryty jest godny adoracji, ale sam świat, spraw bym uwielbił świat, pisze Teilhard de Chardin. Święty Augustyn, broniąc się przed panteizmem, gdy już krytykował panteizm, gdy się nawrócił, ustanowił taki podział, o tym chyba w pierwszym z tych nagrań o panteizmie wspomniałam, z Boga i od Boga, że nie wszystko jest z substancji Boga. Natomiast zdaniem Teilharda wszystko tą boską substancję posiada i wraz z upływem czasu, kiedy te wszystkie rzeczy w tej ewolucyjnej wizji Teilharda, tak, bo musimy sobie tutaj więcej o tym powiedzieć, od punktu alfa do punktu omega, tak przebiega ta ewolucja. Im bardziej te rzeczy zbliżają się do tego punktu omega, tym bardziej się przebóstwiają. Na tym polega właśnie ta ewolucja. Wszystkie rzeczy, zwierzęta, nawet wszystko ostatecznie się
przy przebóstwie. Więcej sobie może jeszcze o tym kiedyś powiemy. Dla tej jarda rzeczy są tym bardziej boskie, im bardziej są do Boga zbliżone i z Nim zjednoczone. No i w jego tej wizji, w zależności od etapu ewolucji, dana rzecz może być bliżej lub dalej od Boga. Jednak widzimy, że Teilhard de Chardin przyjmuje typowy dla panteistów pogląd, czyli wszystko jest Bogiem, a Bóg jest wszędzie. Taka jest najbardziej prosta definicja panteizmu. U niego to znajdujemy w następujących słowach. To ognisko, to źródło znajduje się wszędzie. Bóg właśnie dlatego, że jest nieskończoną głębią i najwyższym punktem, jest nieskończenie bliski, rozprzestrzenia się wszędzie. Właśnie dlatego, że stanowi centrum, zajmuje całą strefę. Moi drodzy, to już jest kolejny rozdział, kolejna część, bo nie skończyliśmy jeszcze tego, że idziemy tutaj spokojnie. Za tydzień dalej będziemy kontynuować te zagadnienia panteizmu, tym razem już związane ściśle z tematem stworzenia z niczego i bardzo dobrze, bo na ten temat też ostatnio się znów pojawiły komentarze. Napiszcie mi, czy to, co dzisiaj powiedziałam, było dla Was zrozumiałe. Jeśli macie jakieś pytania, umieśćcie je w komentarzach, kliknijcie też kciuki w górę, subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawiać na bieżąco informacje. Główne przesłanie dzisiejszego odcinka chodziło o ukazanie dwóch różnych stanowisk. Stanowiska katolickiego wyrażonego przez dokumenty Soboru Watykańskiego I, że Bóg jest substancjalnie i istotowo różny od świata, jest największą doskonałością, jest nieskończony, nie potrzebuje świata do niczego. Po stworzeniu świata nie ma więcej bytu, nie ma więcej doskonałości. Chociaż mamy więcej bytów, istnień, no to nie ma więcej bytu jako takiego, bo Bóg jest sam tym największym bytem, największą prawdą, największą wiedzą, więc te wszystkie wartości największe są już w Bogu i z tego powodu nic by tak naprawdę się nie stało, gdyby Pan Bóg świata nie stworzył. Dalej byłaby największa doskonałość i Pan Bóg byłby najbardziej szczęśliwy. Z perspektywy takich panteizmów ewolucyjnych, jak tu mamy u Teilharda, Bóg potrzebuje czegoś jeszcze. Tak jak tu mamy u Hegla, jakoś się ten Bóg zmienia, dostosowuje się, sam siebie poznaje, potrzebuje świata niejako, lub też świat staje się boski. Kiedyś do tego Boga ten świat dołączy i niejako go dopełni. Mam nadzieję, że tutaj Wam teraz dobrze podsumowuję te główne różnice. Jeśli tych głównych różnic nie zrozumiemy, nie zrozumiemy, jak naprawdę katolicy rozumieją Boga jako substancjalnie istotowo różnego od świata. Wtedy taki katolik, który tego, o czym dzisiaj mówiłam, nie rozumie, może niestety być podatny właśnie na różne wschodnie praktyki, elementy duchowości. Nie będzie sobie zdawał sprawy, że to, co czyta, to, co robi, jest zupełnie sprzeczne z doktryną Kościoła. Tak więc dlatego zachęcam, żebyście czytali. Jest to również ważne, może się to również przyczynić do naszego zbawienia. Zapraszam na programy na moim kanale. Wracamy do tej lektury w kolejną niedzielę o 19:00, a kolejny program na kanale również w czwartek o 18:30. Do usłyszenia.